Emir odnalazł w końcu Zainab i Rejhan, ale musiał zmierzyć się z porywaczami. 73. Odcinku serialu Przysięga cała trójka będzie mogła w końcu wrócić do domu, choć to nie koniec problemów. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 73. odcinku Przysięgi. Emir, Gebberg Demirci, wpadł na trop porywacza. Zaatakował go i próbował rozwiązać żonę i Zainab. Napastnik jednak się nie poddał i wymierzył broń w kierunku Rejhan, Esgajagis i Emira, który postanowił osłonić żonę własnym ciałem. 73. Odcinku Przysięga. Emir i Rejhan zostają uwięzieni przez porywacza piwnicy. Napastnik ucieka i zabiera ze sobą Zainab. Tymczasem Emirowi udaje się wydostać i razem z żoną biegną ratować dziewczynkę. Na szczęście znajdują ją i Emir bezwładnia porywacza. Dzięki temu później Emir może w końcu zabrać Rejhan i Zainab do domu. Savinda, Gilarca, jest przerażona, bo sytuacja wymknęła się jej spod kontroli. Próbuje się skontaktować z Cemre, Ceyda Olguner, ale dziewczyna nie odbiera. Tymczasem Cemre wpada we własną pułapkę i również zostaje zatrzaśnięta w piwnicy, gdzie rani się w nogę. Nadrat robi prezent Kemalowi, Sanderel i Leili, Munisy z Lemestir, czym wprawia ich w zakłopotanie. Z kolei Belma idzie na policję, żeby odzyskać Zainab. Zjawia się z nimi w rezydencji i zabiera dziewczynkę. Przysięga odcinek 73. We wtorek, 17 grudnia 2019 o godzinie 16:05 w TVP1. Sprawdź program TV.